Cześć, tutaj Karolina Kaszubowska, doradca księgowego. W dzisiejszym materiale powiem Ci krótko o tym, dlaczego wiele firm nie stosuje ewidencji kosztów w zespole 5, a nawet jeśli to robią, to i tak sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i jakie to ma konsekwencje dla zarządzania firmą. Zapraszam do materiału. Jedną z przyczyn, dla których firmy nie prowadzą ewidencji w zespole 5, czyli według miejsca powstawania kosztów, jest po prostu dodatkowa komplikacja polegająca przede wszystkim na tym, że spójrzmy, mamy dodatkowe zapisy. Tu akurat mamy do czynienia z samochodem osobowym, więc tych zapisów jest sporo. Jeżeli prowadzimy piątki, to uzasadnione jest, aby ustalać podstawę opodatkowania w oparciu właśnie o piątki, ponieważ na piątkach mamy koszty danego okresu. Czyli na przykład polisa trafia w całości na czwórkę, a potem przez 490 na szóstkę i część na piątkę, ta, która dotyczy bieżącego okresu. Czyli uzasadnionym jest, aby w oparciu właśnie o piątki ustalać podstawę opodatkowania. Ale zazwyczaj na piątkach nie mamy osobnej ewidencji kosztów niestanowiących, czyli albo musimy to porównywać z czwórkami, tutaj mamy koszty niestanowiące, tak? To jest przykładowy zapis dla faktury za opłatę wstępną leasingu samochodu w leasingu operacyjnym. Albo też, myśmy to tak rozwiązali, to jest akurat taki zapis księgowy z kursu bilansisty, przykładowy, w programie Rewizor. Rozwiązaliśmy to w ten sposób, że wszędzie piszemy n-kub i potem sortujemy sobie zapisy na kontach piątek według treści i wyłapujemy te n-kubowe. Można się pobawić, porównać z czwórkami i ustalić, jaka część czwórki nie jest kosztem bieżącym, czyli ile poszło jeszcze na szóstkę przez 490, jeżeli poszło, tak? Tutaj mamy przykład prenumeraty. No i już widać z tego, czy szóstki 640 bierze udział w zmianie stanu produktów, czy nie. Tak, tutaj po tym zapisie już to widać, ale tym zajmiemy się już na webinarze. Natomiast widać, że tylko część tej kwoty za prenumeratę jest kosztem bieżącym. No i najbardziej skomplikowane są zapisy dotyczące paliwa do samochodów osobowych, bo nie dosyć, że część jest kosztem stanowiącym, część nie, część VAT-u do odliczenia, część nie i część z tego VAT-u nie do odliczenia jeszcze w dodatku nie jest kosztem uzyskania, no to jeszcze mamy tutaj rozksięgowanie na piątki, tak? I osobno koszty niestanowiące. Tak więc widać, że jest tutaj dużo dodatkowej pracy. Co jeszcze, może jeszcze bardziej istotne, jest to, że każda faktura musi być opisana, bo jeżeli my dany koszt ujmujemy w tym zapisie pierwotnym, tak, czyli na kosztach rodzajowych, to my wiemy, czy to jest zużycie materiału, czy to jest usługa obca, tak, wynagrodzenia i tak dalej. Jeśli chodzi o koszty rodzajowe, to łatwo je zakwalifikować, natomiast trudniej jest zakwalifikować je do miejsc powstawania kosztów. Oczywiście coś takiego jak obsługa księgowa to są koszty ogólnego zarządu. Tutaj raczej nie będziemy mieć innych kosztów, ale już zużycie materiałów, usługi różnego rodzaju muszą być opisane, tak? Pobrania, jeżeli będziemy mieć na przykład RW, tutaj mamy RW, to my musimy dokładnie wiedzieć, na jaki produkt zostały te pobrania dokonane, tak? Tutaj mamy to opisane, że to jest zestaw mebli, konkretnie jaki, więc na tej podstawie ujmujemy na tej piątce i to są koszty podstawowe, tak? 501, czyli koszty bezpośrednie produkcji tego zestawu. Ale w razie braku takiego opisu albo błędnego opisu, to ryzykujemy, że dany koszt będzie ujęty nieprawidłowo. Jeżeli by ktoś chciał zrezygnować z zapisów na czwórkach i zostać tylko przy piątkach, to niestety takiej możliwości nie ma. Jeśli chodzi o te mniejsze jednostki, przypomnijmy sobie w przypadku mikro, jednostek mikro, tam jest rachunek zysków i strat porównawczy, także tu już nie możemy zrezygnować. Jeśli chodzi o wersję dla małych jednostek, no i oczywiście dla dużych, to są dwie, kalkulacyjny i porównawczy, ale i tak w informacji dodatkowej trzeba podać koszty w układzie rodzajowym, tak? Więc nawet jeżeli będziemy sporządzać rachunek zysków i strat w oparciu o piątki, czyli kalkulacyjny, to i tak w informacji dodatkowej musimy podać wartości kosztów w ujęciu rodzajowym. No i to, co jest być może najtrudniejsze z tego wszystkiego, to będzie zamykanie kręgu.
Dlatego, że w zależności od tego, czy sporządzamy rachunek porównawczy, czy kalkulacyjny, będziemy inaczej ten krąg zamykać. O tym też powiem już na webinarze. Natomiast często mamy różne sytuacje wyjść z kręgu. Tak? I firmy mają problem ze zidentyfikowaniem przyczyn tych wyjść z kręgu. I teraz, jeżeli mamy zmianę stanu produktu, która różni się od tej zmiany bilansowej, o tym szerzej powiemy na webinarze, czyli zmiana stanu produktów, ta ewidencyjna na kontach jest inna niż ta, która nam wyjdzie w aktywach bilansu, no to wówczas firmy mogą się zastanawiać, księgowi się zastanawiają, czy ta różnica jest istotna, nieistotna, czy ona powoduje jakieś błędy w rachunku zysków i strat. My tutaj oczywiście w kursie mamy krąg uzgodniony. Nie pamiętam, czy w tej wersji kursu, ale chyba w poprzedniej były jakieś wyjścia z kręgu, coś zostało zgubione, czyli chyba w jakieś prowizje bankowe zostały zaksięgowane na 402 i nie zostały zaksięgowane na piątkę. I to żeśmy znaleźli. I tutaj widać po treści, tak, te wszystkie koszty niestanowiące. I to uzgodniliśmy na wszystkich piątkach, tak, na 550, 530, na 501 chyba nie było N-kub. Uzgodniliśmy z czwórkami. Tak to musi być robione, ale jeżeli ktoś nie ma wystarczającej wiedzy, jak to robić i nie ma doświadczenia, no to rzeczywiście może to być dla niego wyzwanie. Dlatego to wyzwanie będzie przedmiotem naszego webinaru i mam nadzieję, taki jest plan, aby po tym webinarze już żaden z uczestników, żadna z uczestniczek nie miała problemu z zamkniętym kręgiem kosztów i z ustalaniem zmiany stanu produktów.